No siemaneczko, słuchajcie, minął tydzień, biorę się dalej za wykopywanie bananów. Niestety w tygodniu nie miałem czasu. Zobaczcie, jak pięknie w międzyczasie zakwitła lantana. Lantana, która była na wiosnę wysiana z nasionka. No i zobaczcie, jak już przepięknie kwitnie. Naprawdę wygląda kozacko. Cytrynka w ogóle sobie nic nie zrobiła. Z tego, że została przesadzona do doniczki, rośnie dalej w najlepsze. Tu bananki poobcinane, wiadomo, dwarfy. No i bierzemy się dzisiaj za Gros Michela. Jego będę wykopywał i sadzał w doniczkę. No i za te maluchy, super dwarfy, maluchy. No ten to ma z 80 cm. Wcale nie jest taki maluch. Jak na super dwarfa, to jest całkiem duży. Także działam w temacie. No i Gros Michel wykopany. Jak widzicie, system korzeniowy nie wygląda źle. Chociaż myślałem, że będzie bardziej rozbudowany. Tutaj patrzyłem, czy może będzie chciał jakieś maluchy wydać. No coś tu, jakieś zaczątki delikatne widać w jednym miejscu. Tutaj korzonek, no wygląda okazale, także ląduje teraz do doniczki i biorę się za kolejne badyle. No i dobra, super dwarfy też wykopane. Może zaczniemy od tej strony. To jest roślina, która myślałem na wiosnę, że mi zakwitnie. Miała bardzo ładny, gruby pień w zeszłym roku. Widzicie, co się stało, co zostało z bulwy. Rośliny tegoroczne już są większe, te odrosty, niż ta. Także pewnie już jej za dużo nie zostało, chociaż wsadzę ją tak teraz głęboko, żeby tutaj te korzonki, co wychodzą, sobie wchodziły w ziemię. Oczywiście porozdzielam. Tam jest kolejna. Wybarwienie, zobaczcie, bardzo ładne, jak na super dwarfa. Tu jest kolejny bananek, już taki galantawy. To był odrost, który po prostu oddzieliłem, wsadziłem osobno. A tu jest druga roślinka, która rosła u mnie w domu, zimowała w domu. No ona dużo lepiej przezimowała niż ta pierwsza. No i też po wzroście jej widać, ona tu ma z 80-90 cm. Że lepiej przetrwała tamtą zimę. No i nadrobiła sporo w tym roku. Zresztą widać to po grubości pnia, naprawdę jak na super dwarfa, to fajny habanek. Tu jest kolejny taki maluszek i kolejny. Jak widzicie, no, powykopywane, powsadzam teraz w doniczki. No i tu jest ostatni. Wyglądają naprawdę fajnie. No, części z nich się pozbędę, znowu zostawię sobie na zimę. Może ze 3-4. No i to wszystko, także sadzę teraz je do doniczek. No i powoli, jak już tu już mi się miejsca zrobiło, powoli będę się brał za wykopywanie bananów, które są na zewnątrz. Na pierwszy ogień pewnie pójdzie Musella lasiocarpa, ponieważ jedna z nich już kwitnie. I to już zaawansowanie, fajnie żółty środek widać, ale to wam za chwilę pokażę. Kolejne do wykopania tutaj pójdą banany Musella lasiocarpa. Chcę już je wykopać, ponieważ jeden, najstarszy, roślina mateczna, jak widzicie, ma takie, dostał takie malutkie listki. Więc co się dzieje? Będzie kwitu. Kurczę, i tak tu jest, powiem wam, sporo wody, że zobaczcie, o. Zaczyna normalnie gnić, więc muszę go ciachnąć szybko do szklarni, żeby zdążył ten kwiat wyjść, żeby mi nie zgnił, bo chciałbym zobaczyć, jak pięknie zakwitnie. Także wykopuję je. Maureli przybiera jesienne barwy. Zobaczcie, jakie fajne kolorki dostał. Takie żółto, trochę zielone. Normalnie jak nasze drzewa, które z których spadają liście, też takie mają barwy kolorowe jesienne.
Także eskulenta jeszcze w gruncie. Tak naprawdę to, jak zobaczycie, to jeszcze większość bananów u mnie w gruncie jest. Zarówno tych większych, jak i tych mniejszych. Jeszcze nie zacząłem. Wykopków w zasadzie zaczynam, ale zobaczcie, jaki grzyb włazi. No, są oczywiście liściory do obcięcia. Ale dobra. Tutaj ładnie się trzyma Itinerans Indioform. Ale biorę się za te lasiokarpy i je wykopuję. To są lasiokarpy, które były oddzielone od tej rośliny matecznej na wiosnę. I takie z dwoma, trzema odrostami tutaj wsadzone były na wiosnę. I zobaczcie, ile, jak się narozrastały, ile tego się rozpleniło. Naprawdę one się rozrastają w bardzo szybkim tempie. Bardzo fajna, sympatyczna roślinka do ogrodu. Więc tu mam takie cztery duże kępy. No i piąta tutaj kwitnąca. Jak widzicie, w tych cholewkach jest woda. Muszę go do góry nogami przechylić, żeby wylać tą wodę. Kurde, naprawdę to nieciekawe wygląda, bo o, zaczynają te cholewki tutaj mi podgniwać. No ale w szklarni będzie miał bardziej sucho, także myślę, że da radę. Także zanoszę je teraz do szklarni, wsadzam w doniczki. No i sobie będą zimować już do wiosny. Muselki już w szklarni przyniosłem. Przechyliłem je do góry nogami, żeby z tych cholewek wszystkich powylewać wodę, żeby mi tutaj żadna zgnilizna nie wchodziła. Poobcinałem takie, które mi się nie podobały, takie właśnie trochę podgnite, żeby wiadomo, ta zgnilizna nie szła dalej. No i tak wyglądają. Poczekam, aż sobie obeschną tutaj z 1-2 dni i pójdą do doniczek. Także tak wygląda sytuacja z muselkami. No i w kolejnych filmach będę się brał za kolejne rośliny. No jest tego, jest trochę do wykopania, także muszę się zwijać, żeby się wyrobić przed przymrozkami.